Witamy, witamy serdecznie. Popkillery 2022, nie byle jaka okazja, oczywiście jest Rap News, a z nami Plan B. Witam serdecznie. Pierwszy raz na Popkillerach? Drugi. Drugi, a w poprzednim roku odbierałeś jakąś statuetkę? No niestety nie, i w tym też nie. I w tym to zobaczymy, co będzie w przyszłych latach. A powiedz, jak ci się podoba w ogóle taka formuła? No bo gala hip-hopowa to jest dość świeży temat. Jak na razie mamy dwie na rynku polskim. Co o tym myślisz? Na początku byłeś przekonany od początku, od pierwszej edycji fajnie, super, czy miałeś takie mieszane uczucia? Nie, właśnie dlatego byłem na dwóch, bo na początku nie byłem przekonany. Byłem tak naprawdę rok temu, gdzie już się jakby przekonałem. Poza tym pomogła w tym moja przeprowadzka tutaj, że już jestem, że nie muszę dojeżdżać na to wydarzenie. Po prostu się przeszedłem, pomyślałem z ciekawości. No i bardzo mi się podoba. Rok temu było troszkę bardziej kameralnie. Dzisiaj już to wygląda naprawdę jak z prawdziwego zdarzenia gala, więc bardzo dobre wrażenie na mnie to robi. A słuchaj, jak tutaj przychodzisz, no to można spotkać bardzo wiele ludzi, tak? No cała branża się spotyka i masz czasami takie kminy, dobra, przyjdę, pogadam, może nagram jakiegoś fita sobie, a może złapię jakiegoś producenta. Jakby najbardziej mam rozkminki, że fajnie jest spotkać ludzi, z którymi już działałem wcześniej na jakiejś przestrzeni czasu, a po prostu później te drogi się rozmyły, ciężko było się jakoś zgadać poza muzycznie i fajnie jest się znowu jakby spotkać i wymienić jakimiś spostrzeżeniami, więc to jest jak najbardziej okej, okay, cool. No mało jest takich okazji, żeby faktycznie wszyscy byli, prawie wszyscy zgromadzeni na jednej płaszczyźnie. Zdecydowanie mało. Tak, a powiedz mi, czy ty patrzyłeś na nominacje, na to jak ludzie głosowali, na wyłonienie finałowej piątki, czy tak wiesz totalnie co? Miałeś to w nosie? Patrzyłbym więcej na te nominacje, gdybym był. Ale jakby coś tam zerkałem, po prostu przewijało mi się w obserwujących i tylko tyle. No coś tam, jakąś wiedzę mam, ale taką minimalną. A głosowałeś jako publiczność? Nie. A masz jakieś swoje typy, czy totalnie dzisiaj to będzie zaskoczenie? Nie, dzisiaj jestem totalnie towarzysko i mam nadzieję, że się pozytywnie zaskoczę. Okej, no my też czekamy na wiele pozytywnych zaskoczeń, ale już mówimy o zaskakiwaniu, to może zdradzisz nam, czy od ciebie coś wypłynie w najbliższym czasie? Oczywiście, bardzo niedługo nawet. Dawaj więcej. Jeszcze w maju. A co to będzie, singiel jakiś? Tak, oczywiście. A singiel zwiastujący wydawnictwo? Tak, wydawnictwo też jeszcze, no na pewno to lato, o tak. To lato, no to słuchajcie, jakby będziemy mieli czego słuchać. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę, no i dzięki. Miłej gali. Dzięki, piękne.